Hej, cześć, witajcie, z tej strony Gladhis, zapraszam was bardzo serdecznie na kolejny odcinek z gry Roblox Kaya Crushers, czyli kolejny tryb. O. Tak właśnie, coś mi nie pasowało, że coś jest wyłączone. Także zapraszam was bardzo serdecznie na odcinek, w którym będziemy niszczyć samochody za dużo, 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 coś czuję. Także możemy tutaj jest przyjście na respa, dobrze, bardzo ładnie. Mamy też części, zresztą jak to było w pierwszej części, ktoś nie oglądał, to oczywiście na kanale jest odcinek, może wrócić sobie do tego. Więc niszcząc samochody zdobywamy części plus zdobywamy pieniądze. Z tego co pamiętam, części są nam potrzebne po to, żeby odblokowywać nowe samochody, ale może coś tutaj się zmieniło, tak mi się przynajmniej może wydawać. Także mamy trzy darmowe samochody, jest to Chevrolet Metro Sedan. Możemy sobie obejrzeć oczywiście każde autko, jeśli ktoś by chciał. Mamy Morris Mini. Taki fajny, taki samochód troszkę mi się kojarzy z... jak on się nazywał? Kurczę, nie pamiętam. Ten taki brytyjski komik. No i tutaj jest chyba... Tak, requires VIP. Więc musielibyśmy sobie VIP-a kupić za 90 robuxów. Nie jest to głupi pomysł. Zakładam, że ma więcej części niż te poprzednie, więc sobie tutaj... mogę to jakoś przejechać? Halo? Halo? O, tu mogę. Dobra. Ten ma... tak, 60... Chwila, bo ja przejechałem za bardzo. 101 i 250, to jest 68 i 300, 107 i 350 i 116 i 650, więc całkiem nieźle, jeśli chodzi o to. I potrzebujemy pieniędzy chyba, tak, potrzebujemy pieniędzy, żeby móc kolejne odblokowywać, więc myślę, że to daje całkiem sporo. Tutaj ten daje, nie, powiem wam, że ten VIP nam się opłaci, jak nic, ten VIP nam się opłaci, żebyśmy mogli tutaj podziałać troszeczkę, więc kupimy sobie to. Kupimy sobie tego VIP-ka za 90 robuxów, bo nie jest to zbyt dużo, a będzie to zdecydowanie fajniejsze. Dobrze, kupiliśmy sobie tego VIP-a, więc możemy właśnie, możemy już zespawnować nasze auto wspaniałe, które będzie nam generowało troszeczkę pieniędzy, żebyśmy mogli sobie kolejne kupować. Także mamy nasze autko, moja postać co prawda trochę bardziej łysawa, ale nie będę w to wnikał. Mamy dużo, dużo możliwości i części z tego co widzę dają nam, za pieniądze kupujemy, a cała reszta jest... Oj. O! O! Teraz to naprawili, czyli... Kiedyś jak się wyjechało samochodem, to nie można było się o nic rozwalić. W tym momencie widzę, że jest trochę inaczej. Dobra, spadaj sobie stąd. Ja sobie tu wjadę kulturalnie. Dobra. Ja sobie tu zaparkuję. Nawet słychać, że ręczny zaciąga. I widzicie, na następne auto 500 potrzebujemy, żebyśmy mogli coś zrobić. I w tym momencie pójdziemy sobie... nie, chyba musimy najpierw tutaj odpalić. Nie jestem pewien, jak to działa. Zaraz zobaczymy. Enable Crusher, dobra. Enable Freezer. Ale auto miało jechać, halo. Conveyor Direction, to chyba tu. Nie, nie w tą stronę. W drugą stronę. O, bardzo dobrze, jest. Dobrze, freezer jest włączony. Bardzo ładnie, zmroziło. Najpierw zmrozimy trochę autko. I teraz Conveyor Speed Fast zrobimy. I disable freezer i tu... A, to jest po prostu... A, to po prostu nam zamrozi auto. Oh. I slow. No nie, no teraz już niestety jest na tyle. Nie uda nam się nic więcej zrobić. I sam crusher już niestety no, jest do wyrzucenia trochę. Także nic więcej nie zrobimy. Udało nam się zarobić trochę pieniędzy. Mamy 530 dolków. Możemy sobie obracać pojazd, teleportować się do pojazdu. Możemy teleportować się do pojazdu. Nas teleportuje? Nie, nie teleportuje nas do pojazdu. Trudno, trudno. A jeszcze są tu jakieś opcje. No trudno, już kliknąłem. A także mamy trochę pieniędzy i możemy sobie jakieś kolejne. Na przykład Chevrolet Astro. I możemy sobie customize zrobić. A możemy jego kolor zmienić na przykład. Dobra, zespawnujmy sobie takiego dużego samochodziksa. Jeśli chodzi o to, tam niektórzy miliony już mają. Całkiem nieźle. Jestem VIP-em, więc mogę sobie gdzieś pojechać. Za 500... Za tamte 100 części raczej nic nie zrobię. O, tutaj troszeczkę muszę zawrócić. Ale ładnie są zrobione te wszystkie autka i tak dalej. Tu muszę pojechać. Kolejny pojazd za 1550. Więc pojedźmy sobie do laserów teraz w tym momencie. Stańmy sobie tak kulturalnie na środku. Mniej więcej dobrze. Bardzo ładnie, ręczny zaciągnięty. Lecimy sobie zniszczyć troszeczkę to auto. I teraz tak, pierwsze co to już mniej więcej ogarnąłem, że musimy odpalić crashera, żeby nam się zmieniły. Teraz tak, odpalamy lasery. Dobra, bardzo ładnie jadą. Bardzo powoli będziemy jechać. Będziemy jechać w tą stronę. Dobra, jest. Lecimy, lecimy, lasery, proszę. Ojej, proszę bardzo. I lasery lecą po prostu, proszę bardzo. Bardzo ładnie to wygląda. I na koniec jeszcze nam się spalą te części. Troszeczkę mam wrażenie. No i tyle.
Tak, jeszcze troszeczkę dostaliśmy na sam koniec, więc udało nam się to zrobić, lecimy sobie na górę. Jeśli chodzi o to, jak widzicie, nam się dobiło troszeczkę pieniążków. Możemy sobie zniszczyć pojazd, żeby nie było, jeśli chodzi o to. Dalej, nie będę też się teleportował do pojazdu, bo nie ma to po prostu większego sensu, jeśli chodzi o to. Teleportowanie do pojazdu sprawi, że zginiemy, tyle. Więc dealership kolejny, możemy sobie kupić kolejne autko, jeśli chodzi o to. Nie chciałem robić customize, chcemy, chwilę. Chcę wejść tu, ale nie chcę, vehicle list, i zdecydowanie jest fajniej. Także mamy ile pieniędzy, nie wiem ile mamy pieniędzy, halo, gro, ile mamy pieniędzy, bo ja tutaj chciałem trochę... O, to chciałem zrobić, dobra. I pieniążków mamy ile? Nie wiem ile mam, mamy tu 800 coś. To nie jest wiele, to nie jest wiele. Potrzebujemy zdecydowanie więcej pieniędzy. Więc weźmy sobie tego, na razie będziemy go spawnować. A tu widzicie, że można jeszcze robić wiele, wiele, wiele innych pojazdów, które dają nam zdecydowanie więcej. Tu patrzcie, nawet można... Co to kurde jest? To jest jakiś duży pojazd. Tu już są za milion nawet, są za... 10 milionów, za 60 milionów, to już są takie, wiecie, spore, spore auta. Zastanawiam się też, czy możemy sobie kupić troszeczkę, tych pieniędzy tutaj, bo no, na razie to tak, możemy jedyne co korzystać z tego obecnego samochodu, które nie daje nam zbyt wiele. Dobra, bardzo ładnie. Teraz tak, możemy jeszcze zobaczyć. Destruction quality vehicle suspension enable, dobra. Możemy sobie włączyć speed unit, kilometry na godzinę, bo jeszcze są MPH. I teraz tak, tokens require 10 bilionów, okej. Aha, i teraz mogę jeszcze ustawić sobie, gdzie się spawnuje. To jest chyba row, jest napisane row który? To jest pierwszy, to jest czwarty, dobra, potrzebuję na czwartym. Ale nie mamy, widzę, możliwości kupienia sobie nigdzie, kurczę, powiem wam. Żadnych dodatkowych pieniędzy, no trudno, no będziemy musieli podziałać na tym na razie, niestety. Także to jest premium crushers, okej. O nie, to my nie powinniśmy na czwarty pójść, powinniśmy pójść na inny jakiś. Tu jest ten, my chyba powinniśmy, oj. Rozwaliłem sobie opony. Respawn vehicle. Dobra, teraz powinniśmy się chyba załadować w troszeczkę inne miejsce, czyli tutaj. I tu jest, tak, to jest row pierwszy, dobrze. Musimy sobie przełączyć na row pierwszy, mówiłem, że to będzie pewnie pierwszy, dobrze. Sawmill, piła, bardzo, bardzo fajnie, poza tym, że już przywaliłem, jeśli chodzi o to. Potrzebujemy bardzo, bardzo dużo części, żeby móc się bawić na jakichś kolejnych zabawkach i tak dalej, więc tutaj możemy, o, możemy jeszcze oglądać pojazd stąd, tak jakby, ciekawie. Ciekawie, na pewno. Pierwsza rzecz, odpalamy to. Średnia prędkość. Odpalamy piły, które zaczynają działać. Odpalamy to i odpalamy sobie widok z pojazdu. Odpalamy widok z pojazdu, który jest po prostu niszczony, jest miażdżony na kawałeczki, ile się tylko da, proszę bardzo. Ścinany cudownie jest. Jeszcze tutaj mielą w tą stronę. Już takie resztki bym powiedział, totalnie resztki. Papa samochodziku. Byłeś cudowny. Byłeś, niestety. Także pieniędzy udało nam się trochę uzbierać. Możemy sobie zrespawnować z tego, co zrozumiałem. I nie powinniśmy stracić pieniędzy. Dokładnie tak, i możemy to po prostu przyspieszyć. Bardzo mi się to podoba w takim razie. Przejdziemy się pewnie przez wszystkie te tutaj możliwe. Na razie, The Pillar Crusher. Okej, wygląda też całkiem przyjemnie, jeśli chodzi o to. Czyli zakładam, że to będą wychodziły takie młoty z dużą w miarę szybkością i będą tłukły w nasze auto. Więc pierwsze co, odpalamy sobie Crushera, że my tutaj na nim jeździmy. Odpalmy pilary. Nieźle. I slow. I jedziemy. I lecimy sobie. Ciekaw jestem, czy któryś przywali tak całkiem ładnie w to auto. O, ten pierwszy zaraz powinien. Ten pierwszy zaraz. Oh yeah! Oh yeah! O, drugi go dobił. Co prawda trafił w to miejsce samo mniej więcej, ale tutaj z tyłu. Proszę bardzo. Odblokowaliśmy nowy pojazd, którym będziemy mogli sobie troszeczkę jeździć. Czy jeszcze ten tylny może? Nie, już niestety nie. Blokowaliśmy sobie nowy pojazd, więc weźmiemy sobie dealershipkę i weźmiemy sobie tutaj ten pojaździk, proszę bardzo. Zespawnujemy go, nie będę zmieniał kolorów, bo nie czuję po prostu sensu w chwili obecnej. Trochę mniej pieniędzy się na niego dostaje, ale chcę wam pokazać różne jakieś pojazdy. Jeśli będziecie chcieli też jakiś inny odcinek z takich, powiedzmy, troszeczkę bardziej, jakby to określić, troszeczkę bardziej wygórowanych pojazdów, to dawajcie znać. O Chryste! Dobra, czyli to była po prostu klatka jakby schodowa, tak to mogę określić.
Nie zrobiło to zbyt dużo, szczerze. Nie zrobiło to zbyt dużo, więc to była trzecia pułapka. Kurczę, chciałbym, żeby ktoś mógł mi cokolwiek przelać tych pieniędzy, żebym mógł wam coś innego pokazać. No ale trudno, dobiję to sobie sam, więc jak chcecie jakiś kolejny odcinek, to dawajcie oczywiście znaka. Co tu jest? The speed... Okej, choose distance. Long, dobra, chcemy to. I teraz tak, będziemy jechać, moi drodzy, i to jest po prostu na rozpędzenie się 100, 200 km, 300. Zaraz jak przywalimy w ścianę. To było troszkę zbagowane na poprzednim trybie. Dobra, zmniejszamy prędkość, niestety nie wiem czemu. I uwaga! No. Okej. Spodziewałem się czegoś więcej, że szczerze mówiąc trochę bardziej się to rozwali, a to tylko przód się zniszczył. Trudno. Trudno, nie będziemy tutaj oczywiście w to wnikać. Spróbujemy przejechać się na kolejną pułapkę. Pierwszy tutaj. Tutaj mamy ile? 50 tysięcy części, 50 tysięcy części. Troszeczkę to wymaga. Sturfu. Sideway Spinner. Nie jestem pewien, o co tutaj chodzi, więc sobie wyjdę i zobaczę. Tutaj samochód będzie lekko przesuwany. O, tu na górę się idzie. Dobra. Jak to wygląda? O, tu już troszeczkę inaczej. O, to jest jedno z moich ulubionych. Teraz tak, co tu, to co tu ustalamy? Tu się nie da nic ustalić. Najpierw musimy to ustalić. Kręcić się ma szybciutko. Teraz tak, i teraz jechać będziemy powoli, żebyśmy zdążyli. I odpalamy. Dobra, patrzcie się na to, to będzie po prostu piękne, jak ten samochodzik sobie zjedzie. I uwaga, i dziękujemy serdecznie, po prostu przerabiany jest na miazgę, kawałek po kawałku. I tu się da zarobić całkiem spore pieniążki, jeśli chodzi o to, jak widzicie zresztą. Tu można było przyjechać tym naszym, jakby to powiedzieć, tym takim naszym VIP-owskim samochodzikiem. Na razie muszę sobie zmienić samochód właśnie na ten VIP-owski, bo z niego zarabiamy więcej, żebym mógł wam pokazać ten za 2700 zaraz. VIP-owski jest tu, proszę bardzo, zajedziemy sobie nim. Zrespawnujemy się i powinniśmy móc tutaj na prawo zaraz podjechać. Czy tu ja mam kamerę z Stop Spectate? Mam kamerę jakąś dziwną, nie wiem czemu. Nie wiem czemu. Slicer, dobra, tu już powinno być lepiej, dobrze. Jedźmy prosto, dobrze, jest, Slicer. Tu nie byliśmy jeszcze. Więc zostawię go w tym miejscu. Tam to jest zdecydowanie bardzo dobre na zarabianie, jeśli chodzi oczywiście o takie typowe piły, które będą się kręcić w kółko. Teraz tak, musimy odpalić na pewno, to po pierwsze. Szybkość tego powoli. Odpalimy pierwszy slicer. Czy manualnie nimi sterujemy? Tak, manualnie nimi sterujemy, dobra. Więc jedziemy powoli, żebyśmy zdążyli tutaj sobie kliknąć. To jest ten pierwszy slicer, będziemy ścinać to auto po prostu na kawałki takimi wielkimi mega nożami. Na początku chciałbym może tył lekko podciąć, chociaż nie, przód lepiej by się przydało, dobra. Ciach! Dobra, lecimy z drugim nożem. Ciach! Pięknie, i trzeci nóż jeszcze, tutaj na tył trochę bardziej. Ciach, pięknie, no i udało nam się. Kurczę, brakło nam 300 coś dolków, jakby nie patrzeć. Troszeczkę nam brakło. O, odblokowaliśmy właśnie, w tym momencie odblokowaliśmy. Bardzo, bardzo ładnie. Także poproszę tutaj dealershipa i potrzebujemy teraz to auto, dokładnie tak. Zespawnujmy sobie to autko. Będziemy w stanie zobaczyć zaraz, co tu się dzieje. Muszę wysiąść, bo to się niestety trochę buguje. Proszę wsiąść, dziękuję. Także tak to wszystko wygląda. Tak wygląda to obecne autko. Już troszeczkę, tak jakby więcej części ma, zresztą tak jak każde kolejne, ma więcej po prostu części, żeby można było więcej ich dostać. Teraz tak, mamy tutaj Snake Pit, jakby to powiedzieć, dziura węża? Legowisko węża, może bardziej w ten sposób, myślę, że bardziej sensownie by to brzmiało. Uuu, i takie kolce na dole, dobra, włączymy sobie tutaj tego i sprawimy, że będzie jechał szybko, i to bardzo szybko. I wyrzuć go tak po prostu, w dół, w dół! Piękne, po prostu cudowne, 49 części i 200 pieniędzy, to tak raczej biednie bym powiedział, jeśli chodzi o to. Raczej biednie, raczej strasznie biednie. No dobra, no, nic nie możemy na to poradzić, więc jedziemy jeszcze do ostatniej pułapki, którą jesteśmy w stanie w ogóle zrobić w chwili obecnej, bo cała reszta jest na razie trochę poblokowana. Nie mamy też jakichś tam premium tych do niszczenia. Naturalny, natural pit, naturalna dziura, po prostu będzie jakaś super głęboka dziura, coś tak czuję, po prostu, nic więcej, tak? Uuu, pamiętam, też była na pierwszej części, dobrze, zbieramy sobie to szybko i puszczaj, dobra, i po prostu spadnie i będzie się odbijała, o ile trafi w jakąś z tych,
Dobra, trafiło, pięknie. I będzie się tak odbijało, no jak widzicie tutaj niestety tych pieniędzy dużo zarobić nie można, bo auto musiało mieć dużo części i być duże, żeby się tutaj gdzieś pouderzać, poblokować. Niestety nie możemy tego zrobić tak, jak bardzo byśmy chcieli sobie to wziąć. Teraz weźmiemy sobie może... O, tu jeszcze są... 320 bilionów! Wow, Bugatti. Są czołgi w ogóle. Panzer Ausf N. No nic, no, nie zostało nam zbyt wiele do zrobienia. Możemy spróbować zobaczyć, czy jeszcze coś jest odblokowane dla nas. Tak właściwie. O, wiem, co chciałem zrobić. Chciałem pojechać jeszcze na sam przód, bo nie wiem, czy tam można w ogóle wyjechać w chwili obecnej. Więc rozpędźmy się w miarę. Nasza postać tutaj troszeczkę będzie się rozpędzała. Tam chciałem pojechać. Czy coś możemy tam zrobić? Tu jest ściana? Nie, tu nie ma ściany. Możemy sobie jeździć tu w kółko. Car Crushers, proszę bardzo. O, tu jest coś do jazdy. A, to jest po prostu... Oj... Dobra, trudno, no trochę się... Straciłem opony? Chyba nie. Straciłem opon. Chciałem wskoczyć do wody, zobaczyć, czy jest w stanie mi cokolwiek zrobić ta woda. To muszę się trochę rozpędzić jeszcze, niestety. Na razie jedziemy na dwójce. Pod górkę na dwójce, może spróbujmy zmniejszyć na jedynkę. O, jedynka sobie zdecydowanie lepiej radzi pod górkę. Come on, no co jest, no... No trudno, no, znowu mnie wyrzuciło. Już kiedyś niestety tak miałem. Będę musiał zobaczyć, o co z tym chodzi, także... Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeśli chcecie więcej odcinków z lepszych pojazdów, dajcie znać oczywiście w sekcji komentarzy, zostawcie łapkę. Jak będzie ich 104, to będzie fajnie, będę zadowolony. Komentujcie, subskrybujcie, no i pa pa!